Sponsorem tego odcinka są Szlachetne Inwestycje Sklep, wiodący sklep internetowy oferujący najwyższą jakość metali szlachetnych dla inwestorów, kolekcjonerów oraz miłośników metali szlachetnych. Witam wszystkich serdecznie na kanale Rekin Srebra. W dzisiejszym odcinku zademonstruję Państwu pierwszą monetę bulionową od Germanii Mint, Golden Eagle. Ale już nie przedłużając, przejdźmy do omówienia. Awers monety przedstawia walkę złotego orła z podstępnym wężem na tle fal morza. Na brzegu malowniczej plaży, nad Morzem Śródziemnym, złoty orzeł i podstępny wąż toczyli odwieczną walkę. Ich zacięta rywalizacja trwała już od wieków, symbolizując wieczną walkę dobra ze złem. Złoty orzeł z piórami błyszczącymi w promieniach słońca wyłaniał się nad falami morskiego szmaragdu. Jego ostre szpony i potężne skrzydła były pełne determinacji. Orzeł symbolizuje siłę, odwagę i sprawiedliwość. Był strażnikiem tamtego wybrzeża, gotowym chronić każdego przed zagrożeniem. Podstępny wąż o śliskiej i złowrogiej skórze czaił się w ukryciu. Był mistrzem kamuflażu, potrafiącym doskonale wtopić się w tło. Jego jadowite zęby i chytrość były narzędziami, którymi chciał podbić świat. Wąż symbolizuje zło, zdradę i niebezpieczeństwo. Był cieniem, który ciągle czyhał na nieświadome ofiary. Każdego dnia orzeł i wąż stawali naprzeciw siebie na plaży, gotowi do kolejnej potyczki. Ich walka była wyrównana, żaden z nich nie mógł przeważyć szali na swoją stronę. Chociaż orzeł miał potęgę swoich skrzydeł, to wąż był mistrzem intryg i podstępów. Wiele razy orzeł zdołał uniknąć ukąszenia, ale również wielokrotnie wąż unikał zaczepki złotego orła. Ludzie, którzy obserwowali tą niekończącą się walkę, nie mogli oprzeć się fascynacji. Dla nich nie była to tylko walka zwierząt, ale także symboliczny spektakl, który przypominał im o wiecznym konflikcie między dobrem a złem. Każdego dnia tłumy gromadziły się na plaży, oczekując kolejnej odsłony tej epickiej bitwy. W miarę upływu czasu orzeł i wąż zaczęli zdawać sobie sprawę, że ich walka nie miała końca. Niezależnie od tego, ile razy się starli, zawsze byli równie potężni i równie podstępni. Zrozumieli, że ich przeznaczenie jest połączone na zawsze i ich konflikt będzie trwał wiecznie. Tak więc walka złotego orła z podstępnym wężem na tle fal Morza Śródziemnego stała się legendą. Stała się również symbolem wiecznej walki dobra ze złem, przypominając wszystkim, że ta walka nie ma końca. Na awersie monety dominuje wizerunek złotego orła podczas walki z podstępnym wężem. Orzeł jest uchwycony w momencie ataku, a jego potężne szpony wbite są w ciało węża. Jego skrzydła rozpostarte są szeroko, a pióra błyszczą w świetle. A jego postawa jest pełna determinacji i siły. Wąż, choć otoczony siłą złotego orła, wydaje się niezrażony. Jego ciało jest pokryte twardą i odporną skórą, przypominającą pancerz. Choć orzeł stara się go pokonać, wąż broni się z uporem, nie ulegając jego atakom. Cała scena rozgrywa się nad falami Morza Śródziemnego, które stanowi tło dla tej epickiej walki. Mocne, porywające fale dodają dramatyzmu i intensyfikują symboliczne znaczenie starcia. Na samej górze, w otoku awersu, znajduje się napis Golden Eagle, symbolizując wspaniałą siłę i niezłomność, która towarzyszy złotemu orłowi w jego wiecznej walce. Na samym dole widnieje rok bicia 2023. Awers monety zaprasza obserwatora do przemyśleń na temat wiecznej walki dobra ze złem. Symbolika złotego orła jako uosobienie siły
sprawiedliwości i odwagi konfrontuje się z podstępnym wężem, symbolizującym zło, chytrość i niebezpieczeństwo. Na rewersie, w centralnej części, widnieje godło Malty, umieszczone na wieńcu, inspirowanym malowidłem na suficie pałacu Wielkiego Mistrza w Valette. Całość okalają gałązki oliwne i palmowe, będące symbolem pokoju. Kwiaty lilii odnoszą się do majestatu i chwały, a róże są atrybutami czystości i harmonii. To również pierwsza moneta, na której jest umieszczony znak menniczy Germani Mint. Na samej górze widoczna jest waga 1 os, czyli 1 uncja trojańska, następnie 999,9 fine silver. Poniżej widnieje kraj emitenta, Malta. A na samym dole umieszczony jest nominał 5 euro jako oficjalny środek płatniczy. Całość prezentuje się rewelacyjnie. Bardzo wysoka ocena. Tak więc, moi drodzy, mamy pierwszą monetę bulionową wybitą przez Germani Mint z oficjalnym znakiem menniczym na rewersie. Tak więc bardzo fajnie się to wszystko prezentuje. Każda moneta jest dostarczona w osobnym kapslu, tak więc nie będzie tutaj mowy o żadnych uszkodzeniach, rysach czy też innych fuck-upach na monetach. Mamy oczywiście standardową średnicę 38,61 mm, nakład 100 000 sztuk na cały świat, ale moim prywatnym zdaniem, bo oczywiście nie są to żadne porady inwestycyjne, będzie miała ta moneta bardzo duże wzięcie na rynku kolekcjonerskim, czy też wielu silver stackerów zdecyduje się zakupić do swoich zbiorów, tak więc myślę, że pierwszy rok bicia może mieć naprawdę jakiś potencjał wzrostowy na przyszłość. Na sam koniec chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wspierają mój kanał, ale też tym osobom, które oglądają materiały od początku do końca, tym, którzy komentują, lajkują i są na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! Sponsorem tego odcinka są Szlachetne Inwestycje Sklep, wiodący sklep internetowy oferujący najwyższą jakość metali szlachetnych dla inwestorów, kolekcjonerów oraz miłośników metali szlachetnych. W ofercie sklepu znajduje się złoto, srebro, platyna i pallad, które pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów. Sklep kładzie duży nacisk na satysfakcję klientów, dlatego oferują konkurencyjne ceny i szybką dostawę zamówienia, nawet w 24 godziny od momentu otrzymania płatności, a przesyłki są ubezpieczone i dostarczane kurierem. Jeśli chodzi o inwestycje w metale szlachetne, warto zwrócić się do profesjonalistów. Sklep Szlachetne Inwestycje to sklep z kilkuletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku metali szlachetnych.